Z pewnością nie można porównać ich chociażby do Cieszyna, gdzie lista miejsc, które można odwiedzić tej wyjątkowej nocy, jest bardzo długa, ale i tak mają się czym pochwalić. Mowa o Istebnej, która od 6 lat bierze udział w Nocy Muzeów, a dokładnie Muzeum Sztuki Jana Wałacha. A co jest takie inne od tych wszystkich innych Nocy Muzeów, to to, że oprócz wykładu i wspaniałego koncertu kapeli Wałasi, wnuka Jana Wałacha, mamy przejście symboliczne z karczmy do pracowni z lampionami. Takim motywem, który nas do tego zainspirował, to był właśnie drzeworyt Jana Wałacha, dziewczynki z lampionem, i stwierdziliśmy, że to będzie bardzo fajnie pasowało. Będzie to też takie może ciekawe dla dzieci, i faktycznie rodzice przychodzą ze swoimi dziećmi, rozdajemy lampioniki i przechodzimy do pracowni, gdzie na całej łące są porozpalane lampioniki, więc jest bardzo, bardzo klimatycznie. A skąd pomysł? Co było taką inspiracją, żeby to właśnie połączyć tutaj z tą imprezą ogólnopolską, z Nocą Muzeów? Chcieliśmy jakby uczestniczyć w tej akcji i sprawić możliwość właśnie naszym mieszkańcom z Istebnej, by mogli w niej wziąć udział. Oczywiście trudno jest gdzieś tam pojechać w większości z nich, więc my wyszliśmy naprzód. Mamy swoje muzeum, przepiękne obrazy Jana Wałacha o różnej tematyce, więc co roku właściwie na inny temat organizujemy te spotkania. Wstęp na to wydarzenie był oczywiście wolny. Organizatorem Nocy Muzeów w Istebnej jest Muzeum i Stowarzyszenie imienia artysty Jana Wałacha. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik. Na drugą biorę najwyższy.